Jeżeli wczoraj pan premier zapowiadał ważny komunikat, to należy się spodziewać jakichś zmian. A jaka skala? Zobaczymy, ja sądzę, że sporo. Politycy PO od rana spodziewali się poważnych zmian w rządzie. Wiem, że będzie szeroka rekonstrukcja rządu, w sensie nie tylko ministrów konstytucyjnych, ale i poza konstytucyjnym też kancelarii premiera. W Sejmie wrzało od rana. Opozycja domagała się powołania komisji śledczej do spraw zbadania przebiegu prac nad nowelizacją ustawy hazardowej. Lewica złożyła już odpowiedni wniosek. Jeśli Platforma nie chce dopuścić do powołania komisji śledczej, to znaczy, że chce ukryć to wszystko, co wiąże się z dzisiaj nazwaną aferą hazardową. Ale według marszałka Sejmu komisja nie jest najlepszym sposobem wyjaśnienia sprawy. Że jest pełna wola wyjaśnienia, nie tylko wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, ale także pełna wola odsunięcia na czas, który jest potrzebny do wyjaśnienia wszystkich osób zajmowanych funkcji, które mogą znaleźć się, tak powiem, w świetle daleko idących ewentualnych oskarżeń. Słowa marszałka stały się jasne po popołudniowej konferencji premiera. Przyjął on dymisję szefów dwóch resortów, spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny oraz sprawiedliwości Andrzeja Czumy. Minister Andrzej Czuma w rozmowie ze mną zaproponował swoją dymisję, zdając sobie sprawę, że jego wypowiedzi zostały zinterpretowane i skomentowane jako zaangażowanie w sprawę. Grzegorz Schetyna zostanie szefem klubu PO do czasu wyjaśnienia afery hazardowej, odejdzie z rządu. W naszej wspólnej ocenie to także mogłoby być używane jako argument opozycji przeciwko wiarygodnym działaniom Platformy i rządu w tej kwestii. Donald Tusk podjął też działania wobec szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podjąłem decyzję o rozpoczęciu procedury zdymisjonowania Mariusza Kamińskiego z szefa CBA. Opozycja jest oburzona. Decyzję premiera ocenia jednoznacznie. Działanie CBA jest zagrożeniem na przyszłość, również dla innych interesów Platformy Obywatelskiej, tego rodzaju brudnych gier i brudnych interesów właśnie. Donald Tusk stwierdził, że opowiada się za powołaniem komisji śledczej do spraw zmian w ustawie hazardowej. Sypie się rząd Donalda Tuska. Donald Tusk szuka rozpaczliwymi gestami próby poprawy wizerunku swojego gabinetu. Mogę państwa zapewnić, że my przetrwamy tę sytuację. Część polityków sugerowała dziś, że stanowisko po Schetynie obejmie Włodzimierz Cimoszewicz. Media spekulują na ten temat. Żadnych politycznych rozmów nie było. Ja w takich rozmowach nie uczestniczyłem. Później premier zdementował te doniesienia. Decyzje, kto zajmie stanowiska odchodzących ministrów, zapadną w najbliższych dniach. Robert Wiśniewski, Telewizja Biznes.